Hej, tu Sebastian i Anka. Witaj na kanale hooping.pl. Nasz gość specjalny pokaże, na czym polega idea izolacji i jak wykonać ją dobrze. Podczas gdy Sebastian będzie nam pokazywać trudne rzeczy z dwiema obręczami, rozważmy, czym jest izolacja. Najprościej pojąć ją patrząc na układ słoneczny, w którym Słońce jest nieruchomym centrum, a planety poruszają się dookoła niego. To samo dzieje się podczas izolacji hula. No, względnie. Efekt, który chcesz osiągnąć, to iluzja optyczna, że koło stoi w miejscu, a porusza się tylko ręka. Rozgrzewka mapetowa, czyli kręcenie po kolei każdym palcem w kółko. Pilnuj, aby palce były cały czas napięte i w odstępie od siebie. Teraz trochę siłowo. Wyprostuj palce, a następnie zamknij dłoń w pięść i tak do 40. A teraz powtórz to szybciej. Łącz po kolei wszystkie palce z kciukiem. Zwróć uwagę, aby palce były podczas tego ćwiczenia wyprostowane. I ostatnie ćwiczenie – rozciąganie. Złącz palce obu rąk tak, by tworzyły kulę. Teraz przytul środki dłoni do siebie, nadgarstki, a na końcu palce. Nie przesuwając dłoni, podnieś łokcie do góry, opuść ramiona. Rozłącz nadgarstki oraz palce. Jak to w rozciąganiu? Ma ciągnąć. Zacznij od zwykłego kręcenia na dłoni, w lewo, czyli w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Zauważ, w którym miejscu hula spotyka się z Twoją dłonią. Nie jest to nadgarstek ani palce, tylko środek dłoni. Ok, teraz to dłoń jest naszym centrum izolacji. Zamroź ją w jednym punkcie przestrzeni, a obręczą poruszaj dookoła niej. W celu ułatwienia sobie tego procesu chcesz trzymać łokieć trochę wyżej. Natomiast, aby wykonać ruch płynnie, uruchom mały palec. Nim trzymasz hula najdłużej. Po tym, jak mały palec puści obręcz, zostanie ona przez chwilę w bezwładzie na wierzchu Twojej dłoni. Przekręć ją tak, aby hula ponownie znalazła się w przestrzeni między kciukiem a palcem wskazującym. Zamknij dłoń i ponów cały proces. Tym razem, zamiast izolować dłoń, będziemy izolować koło. Logika jest taka sama, jak przy wspomnianej przed chwilą izolacji punktowej. Aby ułatwić to Twojej wyobraźni, wizualizuj sobie głaskanie kota pięścią, ale nadal głaskanie. Od uszu aż po czubek ogona. Znajdź w oddali jakiś punkt i zawieś na nim wzrok. Patrzenie bezpośrednio na dłoń lub kółko nie pomaga w utrzymaniu hula nieruchomo. Prowadź kółko w zamkniętej dłoni do godziny pierwszej. Tu przestanie starczać Ci ręki, więc zacznij ją otwierać palec po palcu, aż zostanie tylko mały. Puść mały palec, przekręć rękę i złap hula z drugiej strony. Najpierw kciukiem, a chwilę później resztą palców. Łokieć odgrywa w izolacji bardzo ważną rolę. Dlatego istotne jest, aby dało się go zginać. Unikaj więc wyprostowanej ręki. Najpierw łokieć, a potem dopiero mały palec. To działa wyłącznie w tej kolejności. W innym wypadku Twoja ręka nie będzie na dobrej wysokości, więc kiedy puścisz mały palec, obręcz opadnie. Efekt skaczącego hula otrzymuje się, jeżeli próbujesz zbyt wcześnie przekręcić rękę. Postaraj się przytrzymać dłoń na hula jeszcze chwilę dłużej. No i nie zapominaj o małym palcu. Gwarantuje on stabilizację i płynność całego ruchu. Pilnuj, aby hula nie podróżowało na nadgarstek lub palce. Musi zawsze pozostać w przestrzeni między palcem wskazującym a kciukiem. Izolacje to trudna sprawa i nie mają w zwyczaju wyglądać idealnie od samego początku. Warto spędzić dużo czasu, aby doprowadzić je do perfekcji.
bo to takie ładne.